po godzinie i 8 minutach walczenia z lagami oraz dodawaniu ludzi do gildii, bo troszeczkę osób się wykruszyło i nawet nic nie powiedziały, możemy zaczynać. Mamy już praktycznie ulepszenia gotowe. Powinno być 40% skarbca i 60% trenera, prawie tyle jest, więc możemy powolutku zaczynać. Co ja zrobiłem? Ja osobiście zrobiłem sobie, bo zaczęli mi od razu golda kraść na samym początku, więc przede wszystkim wbiłem sobie tutaj skarbiec na 4, właśnie trenera na 6, sprzedając podkę z pakietu startowego. Pakiet startowy za 2 dyszki, tam podka kosztuje 100 golda i żeby zrobić takie ulepszenia w gildii, należało ją sprzedać. Przypominam o kodach. Pierwszy kod tylko na serwer EU8. Jest to neutral-EU8. W ten sposób. Cyk. Dostajemy 100 szczęśliwych monet, smokogryfa na 14 dni i eliksir żywotności, czyli nieśmiertelkę. Można sobie użyć. Nawet jak nie gracie na EU8, to możecie użyć. I to jest pierwsza sprawa. I drugi kodzik jest na Elevator, to do tego przejdziemy, jak wbijemy 10 level. Dobra, teraz tak, możemy podki kupić. Gramy oczywiście nekromantą, nowa klasa postaci. Pod inteligencję, jak dobrze pamiętam. Także chyba tak. O, mamy inteligencję, pięknie, dobra, komplet potek kupiony. No i co? I chyba możemy lecieć po 10 level, tak? 10 level, klaserek i jakieś wbijanie klaserka. Co w ogóle z nekromantą? W sumie nagrywałem o nim film, raczej się tu za dużo nie zmieniło. Będziemy go testować w praktyce. Już jebać tą teorię, teraz liczy się tylko i wyłącznie praktyka. Lecimy oczywiście pod expa. I dobijamy 10 level. O kurwa, pierwsza walka nekromanty. Jezu, co on robi, zobaczcie. Tu kurwa jakieś te, tu te. Holy shit, man. Nieźle, nieźle, nieźle. Już mi się podoba ta klasa postaci, ale będzie tryhard, ale będzie nowa seria, ja pierdolę. Piękna sprawa. Ludzie lubią stopy, a jeszcze bardziej stopować. O kurwa, tu taki szejksowy żarcik. Podoba mi się. Erotycznie szejksowy. Nieźle. Dobra. 10 level, widzowie. 10 level został dobity. Mamy loszek. Pierwszy odblokowany. Zaraz go nakurwimy. Jak szmatę. Ale to za momencik. Teraz tak. 10 level oznacza, że... No to w ogóle mogę posprzedać. Nie poleciał nam niestety żaden trinket. Trinket, przypominam, czyli to w prawym dolnym rogu, jest dopiero od 15 levela, więc nie możemy tego teraz kupić. Przede wszystkim się ubieramy. Ubieramy się w jakieś itemki sensowne. Tu mamy wytrzymałość, o kurde, szczęścia 7. Jakby było na odwrót, to bym wziął. Siła, inteligencja 11, sporo, ale ta siła niepotrzebna. Dobra, szukamy dalej. Nieśmiertelkę czy na razie chcemy? Na razie nie. Inteligencja szczęścia, to możemy kupić. Niech będzie na razie. Podki nas nie interesują. Szukamy klasera. Szukamy przede wszystkim klasera i musimy poprzebierać itemki. O, mamy klaserek, pięknie. I nas jeszcze interesuje pierścionek. Wytrzymałość 3, to za mało. Zachowaj broń z pierwszego levela do kowala. Bardzo ci dziękuję, Arix. Tak, tak, no. Wytrzymałość 11, dobra, może być. Okej, okay, teraz lecimy do zbrojowni. Tą brońkę już sobie zachowuję, tak jak piszesz. Inteligencja 5, może być. Też to nie jakoś duża, ale dobra, niech będzie. O, fajna brońka. Kupimy też. Paseczek, siła, inteligencja. Inteligencji 13 mamy w tym pasku. No też wezmę, to i tak jest EQ tylko na teraz, żeby klaserek robić. Ciekawe, ile już sprzedało tą broń. Powiem ci, że bardzo możliwe, że ja też bym sprzedał, jakby mi Arix nie napisał. Ja też zawsze o tym zapominam. Dobra, zręczność, wytrzymałość, to nie bardzo. O, tu jeszcze lepsza brońka, ale dobra, nieważne na razie. Zręczność 15, zaczyna się moje ulubione szukanie itemów. Wytrzymałość 8, dobra, może być, powiedzmy, mamy mało tej wytrzymałości, dość. Wytrzymałość 14 nawet, dobra, niech będzie. Najwyżej się podbije i jeszcze nas interesuje hełmik. To jest takie ubranie, wiecie, na szybko.
Zręczność 5. Inteligencja 2. No za mało, za mało. Zręczność, wytrzymałość, wytrzymałość 2. Siła, szczęście. Mógłbym niby jeszcze bronię sprawdzać, ale nie ma co się napinać. Po co brońkę zostawić? Bo można zrobić osiągnięcie za darmo. Jak odblokujemy kowala na 90 levelu, to broń z pierwszego levela się ulepsza za darmo nawet razy 20, a osiągnięcie chyba polega na tym, żeby ulepszyć razy 10. A ty zostawiłaś broń z pierwszego levela? Miałam. Żartuję, zostawiłam. Tak, wiedziałem, że żartujesz. Ale tutaj poddymiła pod content. Zostawiłam. Ja dobra. Okej. Okay. Powiedzmy, że jesteśmy ubrani. Można dać sobie jakieś tam staty tego goldzika. Powiedzmy, że tutaj też w to szczęście. Kurwa, no jak się staty daje, to jeszcze trochę laguje. O, teraz dodaję. Dobra, dajmy, żeby była okrągła liczba. Tu możemy jeszcze wrzucić troszkę. Będą jajca, jak Shizu wbije większy level ode mnie? Kurwa, ja będę dumny. Ja będę dumny, tak szczerze. Jak wbije większy level ode mnie. Dobra. Okej, okay. Goldzik wydany, żeby nam nikt nie ukradł. Lecimy. Pierwszy loszek nekromantom. Pierwszy loch nekromantom. Zobaczmy. Zobaczmy, jak on sobie radzi. To jest mag, w sumie to nawet pasywki nie możemy użyć. To tu nie pooglądamy za bardzo. Holy shit. Holy shit, man. Nieźle rozpierdolony został. To teraz szkieletor. O kurwa. Wlatuje ten, co napierdalam dużo. No teraz jeszcze nie napierdala tak dużo, jak mógłby. A. Wygrałem chociaż? Nie wygrałem, dobra. No cóż. Nie no, jego jeszcze powinienem jebnąć. W sumie to mam golda trochę. Z tamtego lochu. Nie no, on padnie. Na 100%. No. Dobra. Obejrzmy to. Obejrzyjmy. Chłop Enter spamuje na drugim w pierwszym lochu? Nie no, gra się laguje, kurwa, znowu. Dobra, oglądamy. Najpierw nam siadł golemik. Golemik jest chujowy. W statystyki. No dawaj tego, o, tego właśnie. O kurwa. Ale siadło. No. I to mi się podoba. Dobra, więcej raczej nie zrobimy. Dobrze, czyli loszek mamy zrobiony i teraz tak. Kolejna sprawa, drugi kodzik. Neutral myślnik 5 i 8J. Pamiętajcie, żeby dołączyć do Elevatora, zanim go użyjecie. To jest już na wszystkie serwery. Na, no mówię, dwa kody mają 8. Każdy inny serwer ma jeden kod właśnie na Elevator. Tutaj sobie dołączacie, żeby już wam się pokazało to okno. Klikamy plusik, klikamy cyk. Neutral myślnik 5 i 8J, chyba tak. Tak, dokładnie. I dostajemy 100 klepsydr, dostajemy nieśmiertelkę kolejną i dostajemy 25 kart kluczy właśnie do Elevatora. Nieśmiertelki, o, mamy pozycję minus 1, co ciekawe. I karty klucze oczywiście do Elevatora. Ja w tym momencie raczej, a nie, okej, okay, pierwszego pokonam, drugiego już nie pokonam. I w każdym razie, no, to jest kolejny kodzik. Dobrze, i teraz mając 10 level, jak już pokonaliśmy sobie dwa pierwsze loszki, dwóch pierwszych przeciwników w lochu, i to możemy przechodzić do uzupełniania klaserka. Teraz tak, co my możemy jeszcze zrobić, zanim ten klaserek będziemy uzupełniać? Możemy sobie zrobić osiągnięcie z hazardzistą. Jak zostanie ostatni kubeczek, to będziecie mogli wybrać. Ja tu tak na szybko to zrobię. Ciekawe, czy w ogóle jak nam się uda, to mi to zapisze przez te lagi. W sensie da osiągnięcie. O dobra, dwa z rzędu są. Widzowie, proszę wybrać kubek. Lewy, prawy, środek. Czego będzie więcej na czacie,
to wybieramy. Ło kurwa, jaki stąd lewego. Ja pierdolę, co się dzieje? Ale wiem, czemu wybieracie lewy. Bo lewy to jest od serduszka. Ja tak zawsze powtarzam. Bo jebać PiS. A, no tak też można. Dobra, lewy. Kurwa, co jest? Tak szybko? Nieźle. Jak wy to wyczuliście? Ja jeszcze nie zdążyłem zapytać, a już ludzie pisali lewo. Pięknie, dobra. Czyli osiągnięcie mamy. Super, teraz tak. Jeszcze się zaloguję. A, ja się mogłem w ogóle, mogłem to zrobić przed klikaniem lochów, tak, by the way. W sensie to osiągnięcie i zalogowanie się na telefonie, bo by nam doszło 10 stat. To by pomogło w lożku. To też zjebałem, akurat to mój błąd. Wy tak nie róbcie. Ale no mnie te lagi wkurwiają i nie myślę. Dobra, loguję się na telefonie, żeby dostać kolejne osiągnięcie. Za drugi ekran. O, jest drugi ekran, pięknie. No i dobra, i tyle tak naprawdę, i tyle. Teraz możemy lecieć do klaserka. Tutaj mamy 11 tysięcy, jesteśmy na takiej pozycji. No tu raczej będziemy czyścić na luzie ludzi. Więc po prostu nakurwiamy klaser. Nakurwiamy jak najwięcej klasera. Na tym 10 levelu, żeby tak nie wydać nie wiadomo ile grzybów na ten klaser, to tak myślę, że... No z 25% jak dobijemy będzie spoko, nie? Pokażę wam o co mi chodzi. Zobaczcie, itemki maga 32,5% prawie. A itemki wojownika niecałe 19, itemki zwiadowcy 21. Także teraz najlepiej by było iść na to 5,5 koła, czy tam 6 koła. 6 koła. I napierdalać wszystkie klasy postaci oprócz magów i nekromantów. Tylko że no, patrząc na to jak ta topka wygląda, to jest to kurwa problematyczne i to tak w chuj. Ale dobra. Próbujemy. Ale ciężko, ciężko, no... Oj, ciężko się będzie robić klaser na tym serwerze. Właśnie przez to, że wychodzi z nową klasą postaci. 23%, dobra. Niech będzie. Niech będzie na razie tyle. Kończę streamka teraz, widzowie. Robię sobie przerwę, opierdolę coś i tak dalej. Przypominam, że o 21:00 będzie kolejny stream. Gdzie będziemy sobie dokańczać pierwszy dzień nekromanty. Będzie raczej trwał do północy samej, bo od razu zobaczymy jak ten, jak serwer poszedł i tak dalej. Więc o 21:00 kolejny streamek. Wtedy też będziemy dalej klikać klaserek. Chciałem 25%, mamy 23%. Wieczorkiem jeszcze dobiję. Więcej procencików. No i co? I zobaczymy jak ten nekromanta się rozwinie, no nie?